Dzień dobry, czy wy już też po pączkach? Czy jakie ilości jeszcze przed wami? Dziewczyny, dzień dobry. Pączkowo się witam, ale tak naprawdę to makijażowo zapraszam. Na początek bardzo serdecznie chciałam pozdrowić panią Elżbietę, która dosłownie przed chwileczką do mnie zadzwoniła i powiedziała tak. Pani Ela napisała do mnie na WhatsAppie, oglądam panią od kilku dni, inspiruje mnie to, jak się pani tak łatwo maluje, jak pani to szybko uzyskuje ten efekt wow. I pomyślałam, że zadzwonię i zapytam. I zadzwonię i zapytam. I takie cudowne zdanie, które bardzo mi zapadło w serce i bardzo mi się podoba. Dziewczyny, jak kocham, jak mamy taką postawę. Jak się nie będę pytała, pani Ela mówi, jak się nie będę pytała, to nie będę wiedziała. Słuchajcie, oczywiście zaraz będę się malować, więc chodźcie, chodźcie, zapraszam. Ale chcę tylko na początek powiedzieć, jakie to jest inspirujące. Pani Elu, bardzo pani dziękuję za te słowa. Jak ja kocham, gdy zadajemy pytania, gdy mamy tę świadomość, że dopóki nie zapytam, to po prostu nie daję sobie szansy. Dla mnie takim wielkim olśnieniem, że zadawanie pytań to jest otwieranie swojego umysłu na możliwości, na dowiedzenie się chociażby, było gdzieś kilka lat temu, kiedy zapoznałam się z coachingiem i też z taką książką Myślenie pytaniami, bardzo polecam książkę Myślenie pytaniami, zrozumiałam, że my ludzie bardzo często odbieramy sobie mnóstwo przeróżnych szans, możliwości, wiedzy, gdy mamy taki zamknięty umysł, w sensie myślimy takimi zamkniętymi myślami. Czyli na przykład, dla przykładu, przechodzę w galerii koło pięknej sukienki na wystawie, tak? I myślę sobie, to nie dla mnie, albo na pewno jest droga, albo nie stać mnie i idę dalej, tak? Co się wtedy dzieje? Odbieramy sobie jakiekolwiek możliwości na dowiedzenie się, jaka cena, na zobaczenie, czy może nie jest w promocji. Wiecie, na jakiekolwiek możliwości sobie odbieramy same, gdy mamy takie myślenie, takie właśnie zamkniętą postawę, to nie dla mnie, to na pewno nie dla mnie, to na pewno jest drogie, nie stać mnie, nigdy mnie nie będzie na to stać i tak dalej, i tak dalej. Ale kiedy zadamy pytanie, kiedy spytamy, jakie są możliwości, jaka jest cena, jakie są sposoby, czy są jakiekolwiek sposoby na inną cenę, na przykład, to same sobie dajemy szansę na otworzenie się właśnie na te możliwości. Bardzo, bardzo mi się to spodobało. Jak nie będę pytała, to nie będę wiedziała. Dziewczyny, inspiruję was, nas wszystkich do tego, żeby właśnie pamiętać o tym. Jak nie będę pytała, to nie będę wiedziała. I też absolutnie zachęcam wszystkie z was, które może obserwujecie filmiki i może myślicie w ten sam sposób. To nie dla mnie, to na pewno jest drogie, nigdy mnie nie będzie na to stać. Zapytajcie. Zapytajcie. Jeśli porusza to wasze serce, tak? Jesteście zainteresowane, ale w głowie się kotłuje właśnie ta zamknięta postawa myślowa. To otwórzcie sobie drzwi do możliwości i zadajcie pytanie. Pani Doroto, Dorota, jakie są możliwości? Czy są jakieś możliwości? Nie? Więc zapraszam do zadawania pytań, jakie są możliwości, absolutnie. A tymczasem już nakładam na siebie makijaż, tadam, tadam, jedna pompka kremu CC, którą łączę na dłoniach. Alicja, jak miło, dzień dobry. Kto jeszcze jest, dziewczyny? Już po pączkach jesteście, piszcie. Ja już po pierwszym. Jak nie będę pytała, to nie będę wiedziała. Ja cię solę. I w tej książce właśnie, o której wspomniałam, Myślenie pytaniami, jest tak fajnie powiedziane, że pytanie zadane to drzwi otwarte. Pytanie niezadane to drzwi zamknięte. Nie? Alicja pisze, jesteś świetna. Ty też, Alicja. Dziewczyny, każda z nas, dziękuję absolutnie za komplement. Każda z nas, dziewczyny, tylko nie wszystkie jeszcze jesteśmy uwolnione.
w swojej świetności. Ostatnio tak bardzo często mnie dziewczyny, koleżanki, szczególnie z Mary Kay, właśnie pytają, jaka jest tajemnica twojego sukcesu? Co to takiego, co, jak to robisz? A ja zawsze się śmieję. Zaczęłam korzystać ze swojej, uwaga, przepraszam za słowo, zajebistości. Przepraszam dziewczyny za słowo, naprawdę nie chciałam tego publicznie powiedzieć, ale to słowo jest najbardziej odpowiada, wyraża to, co mam na myśli. Każda z nas ma niesamowitą osobowość, niesamowity na pewno charakter, niesamowity też wygląd, niesamowity potencjał. Ale większość z nas kobiet, właśnie to myślenie nie jest nakierowane na otwieranie się, na otwieranie drzwi, na możliwości, na udostępnianie się, tak? Tylko często mamy bardzo zamkniętą taką postawę. To nie dla mnie, czy mi wolno, nie wolno mi, nie, nie zasługuję. I takie tam, ale to bym musiała 5 godzin o tym mówić. Więc do rzeczy, przechodzimy do makijażu. Co teraz robię, dziewczyny? Używam pudru, jedwabistego pudru sypkiego z efektem Photoshopa. Zresztą zaraz ten efekt zobaczycie. Nałożyłam sobie troszeczkę na wieczko. Pokazuję dokładniej, bo często panie mnie proszą o to, żebym właśnie dokładniej pokazywała. Chcecie widzieć, jaka ilość mniej więcej wysypana. Taka, jak jest, widzę, że tak bardzo gęsto na pędzlu, to troszkę dmucham. I bach. Więc jeśli intryguje cię na przykład ten puder jedwabisty, pamiętaj, jak nie będziesz pytała, to nie będziesz wiedziała. Zapytaj mnie o niego. Zapytaj mnie po prostu o niego. Może cię intryguje, jak zostać konsultantką Mary Kay. Jak nie będziesz pytała, to nie będziesz wiedziała. Zapytaj mnie o to. Może intryguje cię, czego używam pod spodem, czego używam do mycia buzi, czego używam, jakiego kremu używam, tak? Co robię, że moja buzia jest taka świetlista, piękna, wygładzona? Jak nie będziesz pytała, to nie będziesz wiedziała. Kto pyta, nie błądzi, pisze Alicja. Dokładnie. Więc dziewczyny, popatrzcie, jaki efekt Photoshopa przepiękny. Co teraz sobie zrobię? Teraz sobie nałożę ciutkę bazy. Ja to robię praktycznie każdego dnia. Jak nie zrobię, to znaczy, że zapomniałam. Taką mniej więcej ilość. Łączę sobie na dwóch paluszkach serdecznych i ciach, 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 ciach. Klepuję na powiekę i ważne jest, żeby to było trochę ponad, prawie że pod samą brew. Też tutaj, po bokach, w kącikach. I sobie pozwalam, żeby ona wyschła. Tymczasem zajmę się moimi brwiami, bo jak widzicie, są w 100% naturalne. I zrobię to z przyjemnością, precyzyjną kredką do brwi, którą kocham za efekt naturalnych właśnie brwi, czyli nie przemalowuję ich, nie przerysowuję, nie wyglądam wrogo, bo za mocno, leciuteńko się smyram i przez to, że ta kredeczka jest taka cieniuteńka i mięciuteńka, to ona imituje jakby włoski, czyli efekt jest bardzo naturalny, co uwaga, nie postarza. Bardzo łatwo jest się postarzyć za mocnymi brwiami. Patrzcie, nie? Fajnie. W ramach wymiany poglądów, dziewczyny i doświadczeń w komentarzu pisać, która z was już zna tę kredkę do brwi. Która już zna, która poznała, która się przekonała, dajcie znać w komentarzu. Patrzcie, jak fajnie. Nie? Leciutko. Tu chyba mam wyżej. Bach. Malując brwi, można sobie na przykład, taka jest fajna technika, przyłożyć, tutaj tu jest ważny strategiczny punkt, skrzydełko nosa. Kredka powinna przechodzić przez źrenicę i to powinien być najwyższy punkt brwi, tak jak widzicie, ja tu sobie podniosłam, nie? Podnosząc tak ciutkę,
oko nam się troszeczkę jakby, nie? Podnosi. Ile mam lat? Bo wyglądam na 34. 46. 46, dziewczyny. Drugie przyłożenie to skrzydełko nosa i końcówka tutaj oka. To powinno być zakończenie brwi. Jeśli nam za bardzo wyjeżdża, to tam się nam smutno robi. Alicja 18. I trzecie przyłożenie to bardzo prosto. Od skrzydełka nosa. O, ja mam, widzicie, tu trochę mi za bardzo wyjeżdża. Nie? No, tu ma się zaczynać. Dobra, dalej. Co dalej robimy, dziewczyny, dzisiaj? W naszym make-upie. Towarzyszy mi taka paletka, jak co dzień. Ta paletka jest fajna, bo ją można sobie konfigurować. Popatrzcie, wszystko, co w niej jest, jest po prostu na magnesie wklikane. O, można sobie wyjąć na przykład i sobie wymieniać, czyli nie produkujemy śmieci, jak się skończy jeden cień, nie wyrzucamy całej paletki, bo reszty na przykład nie używamy, tylko sobie tutaj wyjmujemy, wkładamy nowe rzeczy i sobie też kolorystycznie tutaj układamy. Kto potrzebuje pomocy, to zawsze zapraszam do kontaktu. Wystarczy przysłać do mnie swoje zdjęcie i ja na podstawie zdjęcia pomagam skonfigurować tę paletkę. Zwykle są to trzy cienie i róż, rozświetlacz i bronzer. I dzięki takiej paletce już każdego dnia na milion się robisz. Co teraz zrobię? Sięgnęłam do mojego zestawu pędzli. Codziennie mi on służy. Raz kupiony służy każdego dnia. W tym zestawie pędzli jest 5 pędzli. Tutaj jest taki puchacz. Tu jest taki pędzel do policzka, zaraz z nim będę operować. Tu jest pędzel do rozcierania kredki, zaraz z nim będę operować. Tu jest pędzel do modelowania cienia. Nie wiem, czy nim będę dzisiaj operować. A tu mam pędzel do nakładania. I bach, nakładam. I to jest ważne, że nie tak, nie dziubię się po oku, tylko bokiem. I bokiem też wklepuję, nie rozcieram, tylko wklepuję. I co jest tu ważne, że wklepuję nie tylko na ruchomą powiekę, tylko powyżej, bardzo powyżej. Czyli wyrównuję sobie tutaj kolor, przygotowuję powiekę do przyjęcia kolejnego etapu. I teraz jeszcze myślę sobie, że dodam takiego liliowego. Widzicie, nabieram go bokiem. I po całości to dzisiaj zrobię. I wklepuję w ruchomą powiekę, tak ciutkę powyżej, bo mam bardzo opadającą powiekę, więc jak jest opadająca, to trzeba powyżej załamania. Dobra, jednak sięgnę po pędzel do modelowania. Widzicie, każdego dnia ten zestaw pędzli to jest taki przybornik, dzięki któremu można się robić na milion. Raz, a porządnie kupiony, służy i służy. No bo przecież te pędzle się nie ścierają, nie niszczeją, nie wypadają włoski. Ja ich używam już ileś lat i myję. Jak nie umyję, to tylko tak poruszam i już się wyczyściło. Widziałyście, co zrobiłam, dziewczyny? To jest bardzo fajny taki manewr. On jest taki ścięty i przykładam go tak i bach i o, nie? Tylko chodzi mi o to, żeby rozprowadzić ten cień, ponieważ mam pewien zamysł, żeby dzisiaj, drugi dzień, potrenować. Kto zgadnie co? Kto był wczoraj? Kto był wczoraj i kto wie, co będę drugi dzień dzisiaj robić? Tak, kreskę, Teresa, tak kochana, kreseczkę. Tylko co? Co wczoraj ustaliłyśmy? Że
Absolutnie przy kresce ważne jest, żeby nałożyć bazę. Wczoraj tego nie zrobiłam, dlatego dzisiaj drugi dzień się poprawiam. Ważne jest, żeby wyrównać powiekę. Wczoraj tego nie zrobiłam, dlatego dzisiaj się poprawiam. Wyrównać cieniem, w sensie tak, ładnie wygładzić powierzchnię. Bo wiecie, tu są żyłki, to jest bardzo cienka skóra, a jeszcze jak jest wiotka, to już w ogóle. I trzecia rzecz, której wczoraj nie zrobiłam, dlatego dzisiaj się chcę poprawić, żeby najpierw dodam od spodu w linii rzęs, nie w linii wodnej, tylko w linii rzęs. Linia wodna to to mokre takie, co tam jest. Ciało to nie. Widzicie, jaka różnica? Popatrzcie. Nie? I teraz bach, sięgam po trzeci pędzel. Co zrobiłam? Zagęściłam linię rzęs. To jest takie proste. Tylko trzeba mieć ekstra kredkę. Ja tutaj mam akurat granatową. Kredki Mary Kay się totalnie różnią od kredek na rynku. Są po prostu tak mięciutkie dziewczyny. Popatrzcie. O, narysuję tutaj serduszko. Mięciutynieńkie, smerają tak fajnie. Nie ciągną skóry, nie trzeba walczyć tutaj z niczym. Tylko jest to sama przyjemność. Bardzo leciuteńko. Po rzęsach po prostu. I do tego mam taki pędzelek, którym sobie, dzięki temu, że ona jest mięciutka, to sobie właśnie rozetrę. Czyli mam zagęszczoną linię rzęs. Patrzcie, jak od razu fajnie wygląda. Alicja pyta, skąd jesteś? Jestem spod Rzeszowa, z Medyni. Garncareczka medyńska. Garncareczka. Jeśli nie wiecie, co to, kto to... Mamy zagłębie garncarskie w Medynie Głogowskiej. No, więc zagęszczone. I to ma takie wielkie znaczenie dla kreski, ponieważ teraz jak sobie zrobię, i tu uwaga, nie jestem mistrzynią, to nie będzie nie wiadomo co. Właśnie się w tym trenuję. Chodzi o to, że nie będzie widać żadnych przestrzeni, nie będzie prześwitywało ciało, pomiędzy linią rzęs a kreską. To czasami to czasami jest właśnie takie coś, co źle wygląda. O, i nie będę robić mocnej, tylko ciutkę. I sięgam teraz po taki bardzo fajny, inteligentny pędzel, który z jednej strony ma szczoteczkę, a z drugiej strony ma właśnie tak fajny taki zbity, skośny pędzelek, którym mogę sobie tę kreskę rozetrzeć. Nie wolno za bardzo naciągać tutaj skóry, żeby ona się nie zdeformowała. W ogóle nie powinno się naciągać. Ja sobie tylko tak przytrzymuję. I to będzie tylko tyle. Nie będę robić takiej mocnej, bo mi nie wyglądam dobrze w takiej mocnej. Ale tu ciutkę sobie podniosę, żeby taki ptaszek się zrobił. No. Dobra, mały ptaszek. I drugi. Pan Krzysztof pisze, leki weź. Proszę mi coś przepisać. Wiecie, jak to zrobić. Za dużo radości, nie? Uspokajające. Uspokajające najlepiej. Za dużo radości. To nie jest zbyt dobrze postrzegane, niestety. Bardzo polecam taką książkę Julii Cameron. Droga artysty. Jezu, nie tym pędzlem z tego wrażenia zrobiłam. Droga artysty Julia Cameron. Tam jest tak świetnie napisane. Coś bardzo, myślę, że dla wielu osób wstrząsającego pozytywnie. Uświadamiającego, że bardzo często jesteśmy tak wychowani w środowisku, w społeczeństwie do takiego...
celebrowania cierpienia, w takim sensie, ja tu absolutnie nie podważam cierpienia, że jest na świecie, że ludzie mają i tak dalej, wiadomo, ale chodzi mi o to, że w naszym, popatrzcie, jakie to jest zjawisko, w naszym społeczeństwie celebruje się cierpienie, bardziej tak się uszlachetnia jakby. Kto się zamartwia, ten szlachetny, ten po prostu bierze na poważnie sprawy i się martwi i tak dba. Zamartwianie się to nie jest to samo, co dbanie. I tam właśnie fajnie w tej książce jest to tak, o nie, ale ładnie wyszło, już nie będę nic więcej robić. Tak fajnie jest powiedziane, że jest takie postrzegane to za takie szlachetne. A radość właśnie, a radość jest postrzegana często jako, nie wiem, lekkomyślność, jako taki brak odpowiedzialności, czy brak profesjonalizmu nawet, nie? Jak się w czymś tam zawodowo radość odczuwa. Niestety, nie? Popatrzcie, ile mamy dziwnych takich przekonań w społeczeństwie. Sięgnęłam po kolejny pędzel z mojego kuferka, futerału i sobie teraz zrobię policzek. Chociaż powinnam pomalować rzęsy, żeby to było jakoś logiczne. Ale widzicie, jak też w duszy mi grają inne tematy, to trudno się trzymać logiki. Co zrobiłam? Jak widziałyście, dziewczyny, na samo dno, na sam spód tego pędzla dałam bronzer i zrobiłam nim sobie taką kreskę od szczytu ucha po kości, jakby troszeczkę pod kością i tak do jakby połowy. Tutaj trzeba sobie palcem wyczuć, gdzie jest kość. I potem szczytem tego pędzla sobie wzięłam puder rozświetlający i sobie to wszystko razem blenduję. Na końcu sobie robię V-kę, takie V i trójeczkę. Jaka książka? Ale się fajnie nazywasz. Nie wiem, jak masz na imię, wyrwana z kontekstu. Świetnie się nazywasz po prostu. Książka Julia Cameron, Droga artysty. Cieszę się, że pytasz. Bardzo. Na moim kanale na YouTubie jest bardzo dużo filmów. Bardzo dużo, bo ja jakbym jakąś obsesję miała wręcz. Mówię na te tematy. Bo sięgnęłam po puchacz, obiecałam, że po niego sięgnę. I sobie tak fajnie, patrzcie, jak to fajnie teraz, nie? Jak sobie teraz wytuszuję rzęsy, to będziecie widzieć, jak fajnie będzie. Czyli na moim kanale na YouTubie, Dorota Orzuk, jest mnóstwo filmów na tematy książek motywacyjnych i takich, które inspirują. Bardzo, bardzo polecam właśnie, bo to absolutnie wpływa na nasze życie. Sięgnęłam po taki dzisiaj tusz. Patrz, jaka ładna mi dzisiaj kreska wyszła, nie? Bardzo ładna. I jest granatowa, dziewczyny. Co jest istotne w tym kolorze, że granatowy kolor odmładza oko. Tylko to musi być elegancki granatowy. Dobra. I teraz bach, bach, bach. Akurat na kresce piorunującego efektu tuszu nie za bardzo widać, bo po prostu zlewa się z kreską, czyli na tle kreski po prostu nie ma kontrastu, ale i tak myślę, że można zobaczyć fajność tego tuszu. Bo to jest bardzo mała szczoteczka, ale daje super ekstra rezultaty. I jeszcze dół. Co jeszcze piszecie? Piszcie coś fajnego. Wiem, że dzisiaj dzień pączkowy, za chwilę nam wszystkim tutaj glukoza będzie wariować.
Jeśli nasz mózg spala dużo glukozy przy nowych rzeczach, przy trudnych, wyzwaniowych, do których nie jest jeszcze przyzwyczajony, to może tłusty czwartek byłby właściwym dniem na takie właśnie rzeczy. Okej. Okay. Dziewczyny, które nie macie swojego ulubionego tuszu, a macie na przykład krótkie rzęski, czy opadające powieki, czy macie tak, że wam się po prostu wszystko rozciapuje wokół, kupcie sobie ten tusz. Nazywa się Fanorama. Dobra. Okej. Okay. To zostały mi jeszcze usta. I znowu sięgam po moją paletkę, ponieważ mam tutaj puder rozświetlający i nim sobie majdnę. Słyszała Pani dramę o zagranicznym tuszu? Nie. A to bardzo ciekawe. Poproszę o podesłanie linka. Czy linku w języku polskim. Nie wiem. Dziewczyny, z racji, że mam tutaj taką granatową kreskę, to co? Zrobię sobie czerwone usta? Co Wy na to? Wszystkie by dobrze wyglądały, ale zrobię sobie dzisiaj czerwone. A dobrym tematem na dzisiejszą transmisję byłoby, jak jeść pączki w szmince. Krzywo, ale to nic. I co teraz? A to będzie zaskoczenie, bo do czerwonej konturówki dam sobie, patrzcie co. Dobre byłoby ombre, żeby zjadany środek nie był widoczny. Jaki świetny pomysł! Ja cię sorę. Ale świetny pomysł. Super pomysł. No. Tak. Ombre. Usta ombre w tłusty czwartek to jest to. No to co? Słuchajcie, to ja biorę pączka. To ja biorę pączka i spróbuję go zjeść. Chcecie, żebym zjadła? Ale patrzcie, jakie piękne usta, nie? To jest właśnie konturówka red, czerwona, której normalnie nikt by nie połączył ze szminką. Zgaszony róż taki. Popatrzcie, jaka jest różnica. A to jest genialne połączenie. Dlaczego? Może mieć miejsce, ale używając myślę, że tylko kosmetyków Mary Kay, dlatego że konturówka jest mięciuteńka i jak szybko nałożę na nią szminkę, to ona się łączy z tą konturówką, szminka się łączy z konturówką, czyli jakby granice się zacierają, ale mimo wszystko na zewnątrz pozostaje ciutkę ciemniejsze, a w środku ciutkę jaśniejsza. To daje efekt powiększenia ust. Jeszcze słuchajcie. Bo muszę już kończyć. Tylko jeszcze pączek. Ach, Dorota. No, bym zapomniała o moim pieprzyku Marilyn Monroe. Słuchajcie, co? Jemy pączka i uciekamy. Smacznego. Jak jeść pączka w szmince? Jak tu się za niego zabrać? Udało się. Ale stopień trudności wzrasta wraz z kolejnym kęsem. Apogeum trudności będzie przy szczycie tego wszystkiego, co jest na wierzchu. Ale myślę, że się da.
Okej, okay. Uciekam, bo o 9 zawsze włączam się na YouTubie, więc jeśli macie ochotę, to zapraszam na YouTuba, jeśli Wam mało Doroty Ożuk. Cudownego dnia, pysznych słodkości, wspaniałych wyników w makijażu, stopień trudności w skali od 1 do 10, 3. Oczywiście przy właściwych, bardzo dobrych jakościowo kosmetykach. Jeśli nie masz swojej konsultantki Mary Kay, nie znasz tych kosmetyków, chcesz spróbować kupić, przetestować, napisz do mnie, bo nie ma ich w sklepach ani w drogeriach. Są dostępne u konsultantek. Zapraszam absolutnie. Cudownego dnia. Pa, 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 pa.